Dobrze, witam was moi drodzy w kolejnej części Elite Dangerous. Tym razem kontynuujemy misję Richarda. Gramy w Open tym razem. Cały czas w Sidewinderze. No i jesteśmy na Boil Terminal. Jest to system Styx, gdzie jest Akademia Floty Kosmicznej. No i zamierzam tutaj wybrać się do głównodowodzącego, żeby otrzymać jakieś zadania. Zobaczmy, co tutaj mamy za informacje. Tutaj nic nie widzę nowego, ale przejdźmy sobie do tablicy ogłoszeń. Ach, niestety ten Styx. Niestety, akurat trafiliśmy. Czyli tutaj mamy wojnę domową. No i niestety wszystkie te misje są w tej chwili wyłączone. No co za pech. Kriegsrecht obowiązuje. No i widzicie, niestety trafiliśmy na burzliwy czas. Nic tutaj po nas. Trzeba będzie wybrać się na gdzie indziej po prostu. Gdzie byśmy mogli się wybrać? No akurat tak się zdarzyło. Zobaczymy. No niestety, tutaj mamy Styx, natomiast możemy się wybrać też do handlu. To będzie system LP98132, no i tam chyba polecimy. Czekajcie jeszcze raz, żeby 98132. No wybierzmy się na ten system. Czy on tu gdzieś jest podświetlony? Zaraz zobaczymy. LP98132, no nie widzę niestety. Więc wypada by wpisać LP98132. Dobrze spisałem. A, chyba wpisałem LO. To ma być LP98132. No i zobaczmy. Ach, tutaj, jednak był bliziutko ten system. Oj, dobra. To na niego się wybierzemy. To jest system, gdzie podobno jest. Są jakieś misje handlowe, właśnie takie dla żółtodziobów. No dobra, ruszamy w takim razie w drogę. A, przy okazji właśnie. Tutaj w całej okazałości Richard Freitag, tym razem go możecie obejrzeć, tak wygląda nasz bohater. No i ruszamy. Czyli iBotis jednak to jest... A, bo tu mamy kilka skoków, trzy skoki dokładnie. No to szybciutko pójdzie. Cóż, Nel, dobra, nic nie, nie szkodzi, lecimy. A na tego Styxa trzeba będzie wrócić tutaj, jak się skończy wojna, stan wojenny. No bo tutaj oczekuję, że jednak jakieś dobre misje powinny się pokazać. No ale tym razem zajmiemy się po prostu, zobaczymy jak wygląda handel. Czyli szkoła handlowa, wyższa szkoła handlowa. Sporo tutaj jest graczy. By nas tutaj nie chcieli się z nami bawić, bo... Będę musiał im nie tyle uciec, co po prostu walczyć z nimi, żeby... Ale na razie żaden z nich nie wysunął tutaj nic, co by mi mogło zagrażać. Nie wysunął, jak to jest, jak to... Nie, żaden z nich nie wystawił żadne... To też źle zabrzmiało. Nie przeszedł w tryb ataku, o, powiedzmy tak. Boże, no przez chwilę w ogóle nie pomyślałem sobie, że to może coś innego oznaczać niż ma oznaczać. Dobra. No i teraz 98132, to jesteśmy już na miejscu.
Ja, wiecie co, w międzyczasie tylko jedną rzecz tak na szybkiego zmienię, mianowicie w grafice. Przejdziemy sobie tutaj na VR. VR Ultra? Nie, na Ultra, po prostu tutaj na Ultra. Okej. Okay. Jednak ta grafika w Ultra jest taka mięsista bardziej. A być może trzeba troszeczkę podciągnąć niektóre, a obniżyć niektóre rzeczy, niektóre podciągnąć do optymalnej gry w VR-ze, ale zostawmy na razie tak jak jest. No dobra. No i teraz ten chyba Freeport to był, coś mi się wydaje. No dobra, czyli tutaj jesteśmy, tutaj trzeba dolecieć. 180 sekund, więc bliziutko. Kto tutaj w ogóle jest? Też Sidewinder. No dobra, no to Sidewindera nie będzie chyba ścigał. Nie ma takiej potrzeby. W razie czego będziemy się bronić, po prostu nie będziemy tu poddawać się, tylko będziemy się bronić. Myślę, że wymanewrować można tutaj statek początkującego gracza, mam nadzieję. No i starszego może też, Sidewinderem. Freeport. No i zobaczymy, jakie to misje ciekawe tutaj nam się trafią. No bo kasowo, jeżeli chodzi o pieniądze, mamy 3400 kredytów. Bo to jest zupełnie nowy, młody pilot, niedoświadczony całkiem, jeszcze nie ma żadnych praktycznie misji tutaj, na którego zrządzenie losu oddzieliło od ojca, no i on tutaj jest zdany sam na siebie, ma ten kontakt oczywiście z statusiem. No, piękna planeta, no po prostu przepiękna, słuchajcie, tam wylądować. Tutaj są też te pola asteroidów, na które można byłoby się pokusić, żeby na nich wylądować. No ale to może kiedy indziej. Na razie na Freeport sobie po prostu wylądujmy. Już widać stację. Wygląda jak nasz księżyc trochę. Niesamowity widok, niesamowity tutaj tej planety, która jest z tej strony. Mamy trzynastkę. No dobra, polećmy tutaj. Mamy całą parę silniki. Ale czuję się tę małość tego statku w porównaniu z Belugą. Na przykład, o czym nasz pilot Ryszard nie ma chyba zielonego pojęcia. Nie wiem, czy ojciec mu dał prowadzić te większe statki, może. Dobra, trzynasteczka jest tutaj, więc tu sobie siądźmy. Aha, a widzicie, zapomniałem o tym. No i trochę za szybko też tutaj mi się wylądowało. No ale dobra. Jasne. No tak, ten Ryszard taki już starszy trochę wygląda. Go chciałem zrobić takim młodzieniaszkiem, może go trochę wymłodzimy gdzieś tutaj. Trafimy. Wiecie co? Mi się wydaje, że trochę z tymi ustawieniami na ultra lekko przesadziłem, że mi trochę coś tu mi przeszkadza. Wiecie, to wyłączymy, bo to w ogóle nie jest potrzebne. A tylko obciąża system. W VR-ze to jest wręcz ma odwrotny skutek.
No i dobra, zobaczmy w takim razie, może tak, co mamy tutaj? Willkommen auf Station Freeport, Kommandant Richard Freitag, to jasne. No i zobaczmy. Zobaczmy, skontaktujmy się tutaj z tą Akademią Handlu Kosmicznego. Zobaczmy. Handelsmentor, Abholauftrag, czyli za 10 tysięcy kredytów. Mein Standby der LP, School of Commerce Fraktion, sollte nicht unterschätzt werden. Dobrze. Besonders von Ihnen nicht. Ein Krieg scheint unvermeidlich, auch wenn noch kein Schuss gefallen ist. Czyli tutaj Diego Gates to jest nasz taki mentor, przewodnik. No, zobaczymy sobie. Co my tutaj mamy? Aha, jedną tonę ryb trzeba przewieźć. Najpierw ją trzeba zakupić gdzieś. Z geeignet markt. Dobra. Überbringen Sie nach Freeport. Czyli tutaj trzeba dostarczyć. No dobrze, myślę, że to się uda. Fish, ryby. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy w ogóle za informacje. Anderem Schiff Anschließen. A dobra, okej. A to info. Multicrow nam się zrobiło też. Informacje, ale zaraz. Tutaj, Galaktische Karte. Die Galaktische Galaxiekarte kann über das linke Menü bla bla bla. Vierte. Aha, nach einer auf der benötigen Handelswaren. Widzisz, tutaj mamy rzeczywiście coś w rodzaju akademii. Akademii, czyli szkoły, jak handlować. Czyli mamy informację, żeby zrealizować sobie to w postaci takiej, że my tutaj mamy narung, czyli to by trzeba było wszystkie wyłączyć. Czekajcie, czy to się da? Lyszen, ok. I teraz narung poszukajmy. To jest chyba tu. I teraz trzeba by zobaczyć, czy jest fish. Jest. Widzicie, a ryby to chyba na tym styksie były, tylko że ze styksa ich niestety nie jestem w stanie sprowadzić. Przynajmniej nie z tej stacji. Styks. No, Styks ma dwie stacje, ale podejrzewam, że obydwie są objęte stanem wojennym. Zresztą można to łatwo sprawdzić. No, tylko że nam zaskoczyło. Kriegsrecht, czyli tutaj mamy Kriegsrecht, a tu... A tutaj nie. Tu jest Aufschwung na tej stacji. Akurat. Starfoss Plant. Abbau i rafineria. Wirtschaft, czyli tutaj właściwie... Ryb to nie dostaniemy. Natomiast ta stacja... Też Abbau, rafineria, ale momencik. A, przepraszam, bo tutaj jest te kolory idą na Styksa. Widzicie, a ja tutaj od razu... Czyli możemy pojechać do iBots tutaj, polecieć. I tutaj... zobaczmy właśnie, czy tutaj jest gospodarka... Bo to jest Wasserwelt prawdopodobnie. Zobaczmy właśnie, co to jest za planeta. Freiluftwelt. Autochtones Leben aus Folge. Dobra, czyli to jest normalny świat. Niewodny, normalny, ale to prawdopodobnie mamy też stacyjkę, która... No. Oj. No, coś mi się tutaj roz... O, Landwirtschaft. Czyli tutaj dostaniemy na pewno fish, tak myślę, że powinien być. Bo są algi, zboża, warzywa, owoce, więc... Dobra, to tu się wybierzemy.
Czy ona się zaznaczyła? Tak, chyba teraz tak. Dobra. No to myślę, że tutaj się wybierzemy. Mamy dwa skoki i zrobimy sobie tą misję. No 10 tysięcy, piechotą nie chodzi. Zatem ruszajmy. Po jedną tonę ryb, moi drodzy. Po jedną tonę ryb. Czy coś tutaj leci? Nie, Boże, myślałem. Przez chwilę. Eranin. Eranin, znany system. No ale my go tylko, że tak powiem, przelatujemy obok niego. No w tym odcinku nie będzie, no nie ma transmisji na razie od staruszka. Chyba nie będzie. Coś się musiało wydarzyć, no ale myślę, że chyba nic złego. Myślę, że stary tam zarabia kasę. Takie chodzą słuchy, że jest w systemie... jakim to systemie? LT? 21... Nie, 11, 28, 29. Jeden skok. Dobra, czyli tutaj. No i tam lata między jednym a drugim systemem i próbuje nadszarpnięty budżet zakupem T10. Próbuje... właściwie to nie próbuje, no po prostu go poprawia, więc nie ma czasu pewnie wysłać wiadomości takiej jakiejś ciekawszej. No za to tutaj się dużo dzieje, no bo tak, na Styksie okazuje się, że że wybuchła wojna. No, mamy jakiś problem z łączem pewnie. No niedobrze. No, jednak nie jesteśmy na miejscu, teraz tylko na tą stację. A nie, jeszcze jeden skok, tak? Tak, jeszcze jeden skok. Z powrotem na ten iBotis, no ale kto wiedział, że akurat ryby są potrzebne? No, nie sposób tego to przewidzieć. No, za blisko słońca to raczej nie chcę podlatywać. No, gdzie to jest? Tu już powinien zaraz być. Ojej, całe słońce trzeba okrążyć. No nie, jeden tutaj widzę, że się do czegoś przymierza. No ale przy słońcu to mnie raczej nie... No musiałem się ustawić tyłem do tego słońca, więc... Kurczę, gdzie jest ten iBotis? Tam aż... No już chyba zaraz go... namierzymy. No moi drodzy, co tutaj się dzieje? Czy ja na pewno mam zaznaczony ten iBotis, czy ja mam to słońce zaznaczone? No niemożliwe aż. A nie, co ja gadam? Boże. Ja muszę tutaj polecieć, to ja już jestem w tym systemie, tylko że mi nie zaznaczyło stacji. No mówię, że to jest młody pilot, uczy się i... Jeszcze nawigacja tutaj nie tak działa jak trzeba. No, przy okazji zniknęły te wszystkie inne statki, no to to jest zaletą tutaj. No, chyba tak, bo nie widzę żadnych.
Dobra, kupujmy te ryby i wracajmy tutaj z tą misją. Jak ona wygląda w ogóle? Handelsmentor. No. Ciekawy jestem, czy po tej misji będzie kolejna. Może, zobaczymy. Chang'e. Jest właśnie ten świat, taki luft, świat powietrzny, czy z atmosferą właśnie. No, normalnie kontynenty tutaj są, ale nie jest podobny do Ziemi. No ale wygląda naprawdę imponująco. No, zaraz będziemy się... zaraz będziemy dokować. Spatrzę na... też tutaj na... kątem oka, wiecie, na nawigację, czy mnie ktoś tutaj nie chce wyciągać. No i chyba będziemy grali tutaj na open tym, tą postacią. Chcę zagrać na open właśnie. Z wszystkimi tego konsekwencjami, no bo nie potrzeby tutaj powtarzać tego. O, tu dużo widzę, że też jest okrętów chyba, bo długo się wgrywa ta instancja. Coś w tym kosmosie dzisiaj się dzieje. Tu najpierw to, teraz to. Dobra, udało się, jesteśmy. Dobra, z nim tutaj musimy nie trafić w te ożebrowanie, bo czasami to się zdarza. Mamy numer 31. No to dobrze, 31. Nie wiem, czy to jest na początku. Nie warto się tak mocno rozpędzać. To jest po prawej stronie. A, tutaj. Pewno jest statków też graczy innych. A! No i co? No. A, bo ten landing gear trochę czasu trwa, zanim się wypuści. No dobra, jesteśmy małym tym sidewinderkiem. No i teraz właśnie, czy tutaj się uda kupić fish? Zaraz zobaczymy. No jedną tonę to jest takie zlecenie, wiecie, w sensie, no, auflager jest. Dobra, no i nawet mamy na to pieniądze, więc kupmy dwie te tony, no bo... Dobra, no i teraz trzeba będzie... dostarczyć z powrotem. Zgadza się? Na Freeport, tak. Czy to można tu się posłużyć? No, poczekajcie, bo dostaliśmy też... informację jakąś. Alternative Steel. A! Beagle to Landing. Geschätzt. Dobra. I... Dobra. Acellus Primus, czyli możemy... Ale zobaczmy, co mamy za informacje.
O, ciekawa postać. Versteckter Auftrag, czyli to jest ukryte zlecenie, ktoś taki anonimowy. No jasne, bierzemy. No to jest dobre. Widzicie, mamy taką fabułę, mini fabułę. Więc zmiana celu jest konieczna na. Na ten tutaj u góry. To jest Acellus Primus. Acellus Primus, dobra. No, poszukajmy go tutaj, żeby nas. Acellus Primus. Edmund Mahon, no w porządku. No to lecimy. Nie ma co tutaj za długo przebywać. Po prawej stronie mamy tutaj, to wlecimy na ten Eranin najpierw. To są chyba cztery skoki. Sprawdzę jeszcze. Nie, tylko dwa. No w porządku. I znowu się tutaj borykamy. Ojej, oj, 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 oj. No, ale jesteśmy. No i mamy Acellus Primus. Demokracja, nieznany stan. Ale wiemy, że to jest Edmunda Mahona pod jego jurysdykcją. Jest ten system. Jesteśmy i teraz Beagle to Landing. Tutaj musimy się udać, więc tak też zrobię, bez zbytniego ociągania się. sekund, więc to jest też bliziutko. Jakie mamy towarzystwo, bo to mnie ciekawi. Sidewinder, wiecie co to? Powiemy mu cześć. Oj, dwójeczka mi się wcisła. Dwa E. O, nie to miałem wcisnąć. Poczekajcie, coś mu wyślemy jeszcze to. A, to miałem wysłać po angielsku, przepraszam, bo nie po. Hop. I hop. Bo już czekam tutaj chyba z 10 minut. No nie ma sensu. Chyba trzeba przełożyć tutaj dokończenie tej misji na kolejny odcinek. Tam jest ponad jeden dzień, więc spokojnie może za jakiś czas go dokończę, a
Was zapraszam na kolejne części z Elite Dangerous. Cześć.